tym filmikiem chciałbym was uświadomić, że żyję. Cieszycie się? Nie. No to jedziemy. Zanim zajmiemy się tymi szaraczkami, a może na początku nie. Najpierw nie szaraczkami, w ogóle to witajcie wszyscy po dosyć długiej przerwie. Moi drodzy, mam do pokazania parę rzeczy, którymi chcę się pochwalić, bo dawno się nimi nie chwaliłem. Mianowicie kupiłem sobie PS2, fatkę, i jak widzicie już z network adaptorem, mało tego oryginalnym. Jakby ktoś był ciekawy, to jest to model 39004, jak tutaj możecie zauważyć. No, powinno się ładnie sfokusować. Z dyskiem twardym, 250 GB od Samsunga. Bardzo dobry dysk, bardzo dobrze się sprawuje. Jakby ktoś chciał network adaptora do PS2, to bardzo ten dysk polecam. Świetny dysk. No i konsolka sprawuje się całkiem świetnie. 120 zł w ceksie za cały sprzęt z okablowaniem, padem i kartą pamięci jeszcze w dodatku. Konsola ma free MacBoota, gram sobie z dysku, więc wszystko fajnie, pięknie. Jeszcze udało mi się kupić PS3 Slimkę, model 2104B z dyskiem 250 GB. Kupiłem ją tuż przed świętami, 21 grudnia, dałem za nią 210 zł i z tej konsolki jestem naprawdę zadowolony, 100% sprawna, nawet wam powiem, że nie jest rozbierana. Na dole jest karta gwarancyjna, która trwała około miesiąc jako taka rozruchowa. I zdołałem sobie z Japonii sprowadzić Initial D Extreme Stage na PS3 dzięki pomocy Fiktiemu. Bardzo ci, Tomeczku, dziękuję bardzo za sprowadzenie gry i też się cieszę, że udało mi się nią namówić na ciebie na zakup tej gry. 115 zł z darmową wysyłką. Również ci dziękuję za network adaptor oryginalny ze Stanów Zjednoczonych sprowadzony. Też około 115 zł poszło. No cóż, ale przejdźmy do meritum tematu. Nie będę przedłużał. Boże, dwa PSX-y, które udało mi się znaleźć na strychu. Model 1002, który nie ma talerzyka, ale laser jest oryginalny, sprawny. Ojej, nawet widzicie, jakie tutaj smaczki ma model 1002. Przez wielu uważany jako za najlepszy model wśród audiofilii, który może zastąpić nawet high-endowy sprzęt CD. Kiedyś może zrobię z tą 1002 właśnie pod coś takiego, ale na razie nie mam zamiaru. Kurczę, odczep się, aż pierdzielona. Ale ja mam protipa. O, niestety obudowa nie trzyma na śrubkach, więc no. Model jest prowadzony, znaczy nie sprowadzony, tylko z polskiej dystrybucji, przez co świadczy to naklejka przed otwarciem obudowy odłączyć od sieci. No i widzicie, nie ma nigdzie śrubek, konsola nie jest skręcona w ogóle, bo ona służyła za części do tej plejki. I co wam mogę powiedzieć, z początku, jak kiedyś kupiłem tą konsolę w 2009 roku na części, okazało się, że laser nie chciał płytą kręcić, nie chciała w ogóle płyta startować. Lekko pokręciła płytą, stukało soczewka o płytę i na tym koniec. Ale jakoś tam grałem, dało się. Po jakimś tam razie uruchomiłem grę i sobie grałem Spidermana 2 Enter Electro. Miałem oryginalną grę i skończyła dosyć miernie, ale nie chcę o tym mówić. Nie. Zbyt ciężkie to było dla mnie. Ale dobrze, koniec o 1002, teraz pora na 7502. Model przerobiony, nie ma lasera. Miał wcześniej zamienny, ale potem jak znalazłem tego PSX-a, okazał się, że ten laser się zdupczył kompletnie. Niestety, górę ma od modelu 9002, jak i też płytę główną, ponieważ nie ma portu szeregowego, tutaj właśnie paralel. Ale jak możecie zauważyć, też jest z polskiej dystrybucji, model 7502. Dostałem od kuzyna jako taki prezent. Naprawdę świetny prezent. Dwa lata później, od 2009, czyli w 2011 na wakacje, dostałem od kuzyna PS1, którego nie mam. Aktualnie go ma Sonic1994.pl, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. I myślę, że ten maluch będzie ci służył. Tylko z tego co słyszałem, ma uszkodzony port zasilający, bo faktycznie były z nim problemy, zanim jeszcze wysyłałem do Michała. No ale myślę, że tam
twój znajomy naprawi mojego maluszka i będzie ci jeszcze służył na długie, długie lata. Mianowicie, z racji, że nie mam lasera, zdołałem przygotować sobie taki z takim fajnym talerzykiem, ale to za chwilkę. Wszystko ładnie, więc sobie odpakujemy. Trochę to potrwa. Pełno gazet. Pełno gazet. I jeszcze raz, pełno gazet. Okej. Mamy tutaj owy laserek. Zamówiłem, co ciekawe, oryginalny laser za 25 zł. Powinien być sprawny. Proszę, mamy tasiemkę. Jest to, moi drodzy, oryginalny laser do PSX-a, który nie ma tego pipsztyka, którego zaraz właśnie tutaj usadowię. O, tylko tak, żeby za bardzo nie wcisnąć. I proszę, jak nówka. Wystarczy teraz tylko rozebrać plejaka, ale najpierw porządeczek i jedziemy do roboty. Moi drodzy, oto środek wnętrza 7502, a raczej 9002, ponieważ jest to no bez portu szeregowego. Ale to tam mniejsza. Przyniosę się tylko na biureczko z tym wszystkim. No i myślę, że możemy już montować laserek. W sumie to żadna filozofia, wystarczy tylko zamontować, przyczepić kabelki i możemy działać dalej. Tylko wiecie co? Coś mi nie odpowiada, ponieważ przewód jest dosyć krótki od zasilania, więc spróbuję go podmienić. Dajcie mi sekundeczkę. A few moments later. Proszę, oto jest zamienny laser, który siedział w moim playaku KSM440ADM, który był od generacji 5502 do 7002. Więc wystarczy tylko odczepić. I teraz ją przyczepić tutaj. I to się chce przylepić do nowego laserka. W zasadzie to nie nowego, a używanego. Ale dajmy, że nowy, bo raczej laser powinien być w świetnym stanie. O czym się przekonamy. Pyk, pyk, pyk. Siup. I ta siemka leci w ruch. Proszę bardzo, plejka złożona. Możemy założyć obudowę. I laserek ładnie siedzi w obudowie. Żadna filozofia. A korzyści z tego bardzo wiele. Muszę wam przyznać, że naprawdę jestem pod wrażeniem tego, że naprawiłem mojego playaka. Moi drodzy, od Fitiego dostałem prezent, mianowicie japońska wersja Gran Turismo. Oczywiście wszystko ładnie oryginał. Proszę bardzo, naprawdę ładnie wygląda płytka. Troszeczkę porysowana, zwłaszcza z brzegu, ale Tomek mi zapewniał, że gra w 100% tak działa. A więc jedziemy. Troszeczkę ściszę. I te ludzie, nostalgiczni, naprawdę intro. Startup pierwszego PSX-a. Coś naprawdę pięknego. Naprawdę. 2000 years later. No dobrze, nie chcę, żeby film dość długo trwał, więc od razu przejdźmy do grania, bo naprawdę jestem pod wrażeniem. Ale ładnie załadowało. Pierdziele. Biorę Suprę. I na dość fajnym torze, jakim jest High Speed Ring. Ulubię ten tor, naprawdę. Włączę sobie tylko analog, żebym mógł normalnie skręcać analogami. Ale powiem wam szczerze, że laser daje radę, jak za 25 zł i to za oryginalny laser, naprawdę jestem pod wrażeniem. Naprawdę. Dobra, wyprzedzamy RX7 i się utrzymujemy za NSX. O, już nie. I ładnie boczek. Redukcja. Ale ładnie się trzymam wewnętrznej. Kurczę. Dawno już tak ładnie nie grał w Gran Turismo, naprawdę. Nie wiem, kiedy się tak ładnie podszkoliłem, jeśli chodzi o linię jazdy.
ale muszę przyznać, pod wrażeniem jestem i pod wrażeniem samej gry, jak i mojej jazdy. O, spieprzyłem. Redukcja. A, przeciwnicy się trzymają. Dobra. Teraz trochę po wewnętrznej, ale nie za bardzo. I teren na wyjście do zewnętrznej. A, za szeroko. Redukcja. Też troszeczkę za szeroko, ale dobrze jest. Dobra. Pomału do zewnętrznej i pyk. Ładnie. No i meta. Kurczę, jestem naprawdę pod wrażeniem. W ogóle przerwniki nie tną. Muzyki też nie tną. Kurczę. Naprawdę ładnie. Jestem pod wrażeniem. I wpisujemy moje inicjały. J, B i S. I pyk. Ładnie. Naprawdę ładnie. Jestem, kurczę, pod naprawdę wielkim wrażeniem, jeśli chodzi o ten laser. Nie wiedziałem, że za 25 zł można trafić na oryginalny i to sprawny jeszcze laser do mojego modelu. Kurczę, ja to mam forta. No ale dobrze, koniec tego dobrego. I przechodzimy do podsumowania. Moi drodzy, proszę o to. Dwa plejaki, jeden z nich został naprawiony, w pełni sprawniusi. Jestem pod szczerym naprawdę wrażeniem, że udało mi się naprawić tego plejaka, którego dostałem od kuzyna. I Gran Turismo, które dostałem za darmo od Tomusia, również Ci Tomuś dzięki, to jest film też po części dedykacją dla Ciebie. Głównie ze względu na Gran Turismo pierwsza, Ty jesteś naprawdę wciśniętym maniakiem Gran Turismo. Z 1002 postaram się coś jeszcze wykombinować, ona ma oryginalny laser. Powinien działać raczej, tylko ze względu na talerzyk to chyba raczej no nie ma jak działać. Postaram się wykombinować śrubki, bo nie jest przekręcona. Plejak jest przekręcony, całe szczęście. Nic, tylko pozostaje, jak tylko grać. Fajnie te przyciski, kurde, działają. Fajnie, naprawdę fajnie. Nasmarowana fajnym olejem silikonowym. Od SpeedCube'a do smarowania kostek Rubika i naprawdę polecam. W każdym razie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i przy okazji dziękuję wam za wybite 300 subskrypcji. Jesteście mega wspaniali, bardzo doceniam was. No nic, zatem pozostaje mi tylko jak tego się pożegnać. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.